Naszymi bohaterami są Alek, Rudy i Zośka. Często w, na kartkówkach, czy sprawdzianach, czy testach pojawia się informacja, kiedy dzieje się akcja Kamieni na Szaniec. No i w pierwszym rozdziale już autor nam podaje. To jest 1939-1943, czyli okres II wojny światowej. Na jednej z warszawskich dzielnic było środowisko młodzieży, był zespół. Działał tam zespół Buków. I skąd nazwa Buki? Od lasu. Ponieważ harcerze Buków bardzo lubili piesze wędrówki po lasach razem ze swoim nauczycielem geografii. Wśród Buków, wśród tych harcerzy był Alek, który był dryblasem, czyli był wysoki, szczupły, miał niebieskie oczy i płową czuprynę. W egzaminie, w czasie egzaminu smoklasisty nikt nie będzie od ciebie wymagał wiedzy na temat tego, czy Alek był wysoki, czy niski, jakie miał oczy i jakie miał włosy. To jest informacja, która bardziej interesuje nauczycieli polskiego sprawdzających, czy przeczytałaś, czy przeczytałeś lekturę. No, ale skoro mamy przed sobą tekst, no to nie sposób nie zwrócić na to uwagi. Mówił szybko, wymachiwał rękoma i przy byle okazji wpadał w zachwyt. Ale czego się nauczył od Buków? Ponieważ harcerstwo sprawia, że my się rozwijamy. Harcerz to młody człowiek, który się rozwija. I w jaki sposób rozwijał się Alek? Uczył się chłodnego panowania nad sobą w chwilach ważnych. No i tutaj autor Aleksander Kamiński podaje przykład. Kiedyś na wsi, gdzie Alek przyjechał na parę dni, syn gospodarza rąbiąc drzewo uderzył się siekierą w nogę. Krew silnie popłynęła na zieleń trawy i wszyscy spanikowali, ale wtedy Alek udzielił pierwszej pomocy. A Rudy, pyta autor, pyta Aleksander Kamiński, Rudy miał piegowatą twarz i rudawy włosy. Cała istota rudego Ześrodkowała się w jego oczach i czole, odzwierciedlając wybitną inteligencję, uzupełniający charaktery ludzkie zespół Buków, ten sam, pod którego wpływem roztrzepany uczuciowiec Alek stawał się opanowany i skupiony, zespół ten urodzonego intelektualistę Rudego ściągnął go do konkretów przyziemnego życia. Rudy był kucharzem Buków, czyli Alek pełen emocji jest opanowany. A Rudy, który jest inteligentny, oczytany, mądry, potrafi gotować, jest kucharzem. Tak działa właśnie harcerstwo. Rozwija nas, nas wszechstronnie, wyrywa nas ze strefy komfortu. Tak powinno się wychowywać i tak przed wojną wyglądało wychowywanie młodzieży w harcerstwie ale nie tylko harcerstwo przede wszystkim szkoła gimnazjum imienia króla Stefana Batorego kształtowała naszych bohaterów ich mistrzem ich takim ukochanym nauczycielem był profesor Leszek Domański nauczyciel geografii na którego mówili Zeus Zeus był młody i pozwolił sobie mówić na ty co oczywiście w tamtym czasie było no nie mieściło się w głowie Mam takie doświadczenie z przechodzeniem z uczniami na ty, na, po imieniu, i muszę powiedzieć, że działa to niesamowicie, dlatego że na początku uczniowie są zdezorientowani, a później wiedzą, że muszą zasłużyć na mój szacunek i bardziej się starają. Oczywiście nie stosuję tego wobec każdego. Robię to w kółku zainteresowań dziennikarskich, takie kółko szkolne prowadzę. I tam, kiedy się poznamy, biorę przykład z Zeusa. Staje się dla nich. Takim przewodnikiem dla moich uczniów, bardzo bliskim, ale oni wtedy muszą bardzo się starać, żeby zasłużyć na to, żeby być ze mną blisko. To jest bardzo dobra metoda wychowawcza, ale trzeba ją stosować umiejętnie. Był wśród Buków chłopiec, który wyróżniał się bardziej od innych urodzony organizator, przywódca. I tutaj natura z niego trochę zadrwiła został on bowiem przez naturę obdarzony niemal dziewczęcą urodą. Delikatna cera, regularne rysy, jasno niebieskie spojrzenie i włosy złociste, dlatego mówiono na niego Zośka. O Rudy, pamiętasz? To mądry chłopiec, ale też. Nie chcę, żebyś w rozprawce pisał, że Rudy był kucharzem, bo nie o to chodzi. No, był intelektualistą, może tak. Intel... Intelekt. Alek. To nerwus, taki człowiek bardzo emocjonalny, ale opanowany. No i teraz mamy Zośkę, który jest przywódcą. No i teraz znasz już bohaterów i możemy opowiedzieć, co tam się w kamieniach naszaniec działo.